Cześć Asia, dzisiaj nietypowo kręcę z ręki, ale chciałam Wam pokazać takie dwa projekty, które właśnie przygotowałam, bo to są projekty ślubne. To jest pudełeczko z Cloning Box na ślub. Otwieramy, jak widzicie, imiona Państwa młodych. Kalendarz, to jest kieszonka na pieniążki i tutaj są życzenia. To jeszcze czekają na podpis. Tak wygląda torcik. Ja wiem, że obiecałam, że zrobię tutorial na ten torcik, ale powiem Wam, że naprawdę jakoś tak ciężko robi, a ten projekt już musiałam zrobić na szybko, także myślę, że następnym razem zrobię. A teraz chciałam Wam pokazać jeszcze kartkę z pudełeczku. Tutorial na pudełeczko znajdziecie tu gdzieś. Tak wygląda pudełko. Kartka zrobiona z... Kartka i pudełko właściwie z kolekcji, jak właśnie ma Galerii Papieru. I tak wygląda karteczka. Różowa z pifoniami. Tutaj są kwiatuszki z Wild Orchids Craft. Z Magnolia i kwiaty wiśni, jeszcze przypamiętam. Oto jak na Państwa młodych. Jest to oczywiście mój podpis. Tylko czy Wam pokażę w środku. Nie chcę Wam pokazywać życzeń, ale... Tutaj w środku zamiast kieszonki jest taka opaska. To jest miejsce do włożenia pieniążków. Zamiast kieszonki taka opaseczka. Tak wygląda ta kartka. Obie kartki są na tą samą datę. Także tak to wygląda. To jest jeszcze krypko od pudełka. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!